11 pierwszy. Mr. Dawid 11. Siema. W pierwszym odcinku zaczniemy sobie buraki. Zaczniemy, no. Wykopki buraków zrobimy. Poza odcinkiem sobie ogarnąłem już. Szyny chodzą jak trzeba. Także dzisiaj kampania buraczana rusza u nas. Oczywiście zapraszam na poprzedni odcinek do Mr. Dawid 11. A ja nie przedłużam, tylko wsiadamy. Lecimy z burakami. Ogarniemy sobie, to jeszcze mi zostało. Obu przejadu się mi zostało, także... Jak? Nie? Przejdziemy sobie teraz ważą tutaj. Przejdziemy się za burak. Do sąsiada mam już ugadane. Także, że pomoże mi buraka. A to chcę 32 tony buraków. Albo sami tak na rady, czasami sami rady sobie zrobić, także na ten kawałku trochę to on będzie. On potrzebuje, także jedno przed drugim się ogarnie. Żebyś na ten przejazd, powinien się na ten przejazd się zabrać już tutaj. Sąsiada, że to może przyjeżdżać. To był ładnie piękny, tylko że ten ciągnik pod burkę strasznie ma mocy. Żeby tak wszystko w miarę płynnie szło, to trzeba ciągniki takie ponad 200 koni, żeby miały. Ale nigdy nie wiem, że będzie łatwo. Ja sąsiad widzę, że już umucił. To je. Że już zjeździł. Ja też przed odcinkiem już umuciłem sobie ten słonecznik. Ale nie wiem, kto mi tam wyszło tego słonecznika. Gdzie on słonecznik ma? Lepiej nie ściągnąłem jeszcze, o kurde. No nic. A tam wyszło coś chyba po 10 tonach, się nie mylę. Ale to już zaraz nie ważne jest. A się bierzemy za buraki. Ogarniemy. Najsam przód. Pewnie sobie sąsiad weźmie. Tak, damy. Będę miał gdzie sypać sobie buraki. Hałdę. Sąsiad weźmie te przyczepy.
Sprzęcik fajny. Nie ma dużo buraków. Tego, dużo buraków. Sąsiad stoi. Polecimy do niego. A to dostaniemy. O, dzień dobry. Hej, sąsiad. Okej, możemy zaczynać. Ja tam to skończyłem. I... Dobra. Widzę, że jesteś już podpięty. Dobra. No już przygotowany jestem. Pierwszy... to kawkę dopiję i już. Dobra, ja się przepnę się. Słuchaj, pierwsze dwie twoje. No, pierwsze to będą dwie dla ciebie będą. Tak się ugadywali. Dwie pełne dla ciebie będą. Ja sobie robię sobie miejsce na wysypywanie sobie tam zrobię. Dobra. Dobra, to dopij kawkę, a ja lecę się przepnę i. Dobrze. Jedziemy. Dobra. Załatwione. Przepnamy się pod tamten sprzęt i. Lecimy. O! Przewróciłem sobie widły. To nic, potem postawimy. Wiecie, to miałem postawione? Teraz zobaczyć o kartę i nie przejdzie mi tył, wiedziałem. Mam przód o rzecz. O rzecz. Dziadostwo nie wejdzie, no. O. O. Mam siano leży bole, a to nic. O. Przestań. Mamy. Lecimy. O, sam już stoi. Ale musisz się ustawić na drugim rządku. Pomału. Czekaj, poczekaj. Zjadę ci najpierw, żebyś mógł wjechać. A wie. A. A wie. Rozłożone masz? Poczekaj. Nie przepychaj mnie. Rozłożone to jest? Tak, ja się cofnę sobie jeszcze. Muszę ustawić do tego.
żebym do rowu nie musiał wjeżdżać. Dobra, podjeźdź i cofnij mi po tę rurę, muszę zostawić rurę do, w twojej wysokości. Czekaj, już. Tego sobie dzięki muszę. Tak. To. Ajajaj. Wolniej to by było lepiej, nie? I tu. Mało. Dobra. To by coś takiego było jak teraz jest. Słuchaj, 10 na godzinę. Już. Tempomat sobie ustawię. No. Dobrze. Nie wiem jak to będzie szło, będziemy się zgadywać. No, czekaj, nie to co, no. Ja ruszam. Czekaj. Co to się stało sąsiadowi? Wow. No, możesz zabrać teraz. Troszkę szybciej. Brrr, stój. Troszkę szybciej. Ten pomac. Po jedynku masz ten pomac. Cofnąć. Co? Pod jedynką masz ten pomad. Pod trójką. Pod jedynką masz 10 na godzinę. Obierz mi teraz to, bo zablokowałem mnie teraz już całkiem teraz już. Odjeżdżaj. Co robisz? Nie odjadę. A nie, dobra, schowałem. Dobra, cofaj. Stój. O. Poczekaj. No wróćcie. Już. No kurde, kliknąłem se tylko, żeby ten i nie odjechał. Możemy? No. Dojedziemy. Poczekaj jeszcze. No kurde. Poczekaj, ja to. Oj już. Odjeżdżaj. Odbiję w prawo. Będzie zabawy. Stój! To może dawać. Czego nie jedziesz? Teraz stój! No i dawaj, 10 na godzinę. Ile będzie z jednego rządka? Ile masz już? Czekaj, żeby mi zasłoniło. Mam już 7,5 tony. 8 ton. Tylko szybciej. Czekaj, bo włączyło mi. Czekaj do tyłu. To się rozłącza. Jakby mam pełno. Dobra. Przyspieszyłeś. Nie,
ty zwolniłeś. Kontroluj trochę. No, że możemy jechać. Czekaj. Zostawiłeś mi tym rurą. Porusz. Stój. Możemy jechać. Czekaj. Stawię się na nas. Dobra. Możemy jechać. Jedź. Zakopało mi trochę. Włączyło mi. A mnie zakopało. A mnie rozłącza. Miałem tempomat na 10 i przycisnąłem gaz. Tak jak... Bo zwalniało. Przycisnąłem gaz i mnie zakopało. Tak jak ty, to musisz chyba to na gazie robić. Im pełnie masz przyczepie, tym masz ciężej jechać, nie? No. Dobra. No i dawaj. Czekaj. No, daj do przodu. Dobra. Stój. Odrzucę. Dobra, odjeżdżaj mi. Albo do tyłu. Bo musisz jechać tutaj, gdzie ja teraz wykopałem. Dobra. Możemy jechać. Tak? Tak. To jedziemy. Jedź. Już muszę się tu wyskrobać. A ciężko idzie? 10 na godzinę. O, teraz bym mógł sypać. Nie, przynajmniej bym nie jechał za szybko. No tak, nie? Gdzie będziesz to sypał? No i bam, wiedziałem. Bo tak będzie. Podniesiesz? Czekaj. Złapię. Nie mogę. A. Wiedziałem, no. Nawet żeś gazu nie puścił. Ej, tu. No dobra. Coś wyrobi się będziesz, tak?
Dobra, stój. Dobra. Kaj. No dobra, to bardzo spać już teraz już. A tu sobie ustaw sypanie, o. Jest. Elegancko. Ale troszkę do tyłu jeszcze, do tyłu troszkę, do tyłu. Do tyłu? Tak. Opa, dębaj sobie, nie? No. Ja wiem co. Rzepa się nie mieści. Tak? A trochę do przodu rusz. Ale pusta? Pusta. Jak ci ją złoży, bo zahacza ci o dach. Kurde, przyczepa mi się nie mieści. O. Ciekawie będzie sypać. Nie. Tam, co teraz? Będzie, że u mnie by... O. Ale to słuchaj, ale to jeszcze jedną masz przyczepę, tak? Do wzięcia. No tak, no ale potem by było ciekawie sypać, jakbym miał więcej, a, nie? A, to wiadomo, nie? Wiadomo. Wiecie, dobra. Pomału, czekaj, ustawię się. Ustaw się tutaj. Dobra, dobra, stój. No możemy jechać pomału. Wróć sobie dychę i jedź. On ustawiony, o. Jedź, się na mnie nie patrz. Ja zdążę. A to dychę możesz jechać. Jadę dychę. Tak się odsunął trochę ode mnie dalej, to by było. Odsuwam się. Tylko, że mi trochę zajdzie, bo ja tylko dychę jadę. Dobra. O. Padłem do rowu. Obniżyłeś. Nie obniżyłem, tylko padłem do rowu wpadłem. A do rowu wpadłeś. A. Nie zauważyłem nawet. A ty możesz tak gdzieś odjechać trochę na bok, czy tak mnie... Czekaj. Teraz muszę jechać tam. Czekaj. Czekaj, podsunę się trochę do przodu. Dobra. Dobra, możemy jechać. Dychę ustaw i jedziemy. Czekaj, stój. Stój, nie ruszaj się. Możesz jechać, dychę. Proszę się oddać, Dawid. No bo za blisko mnie jedziesz. Kupujesz mi cały ten kombaj mi. Jedź między rzędami, jak teraz się jedzie, o. Czekaj. Między rzędami jedź. Stój. O, i tak jedź jak teraz jest. Jedziemy.
Ekaj, rączyło mnie znowu coś. No to za gówno jest. Czego rozłączyło? Nie wiem, czego rozłączyło, rozłączyło. No jedziemy. Prawo daj, prawo daj, to jest prawo, między rzędami miałeś jechać. Dobra, rozłączyło mnie. Za daleko mi uciekasz. A, pełne. Aha. To tak. Kto ma to pilnować, ja czy ty? Tu się przydał jeszcze jeden ciągnik do tego. Żeby się tylko zmieniać, nie? Tak. Ja pracownika tu nie mogę zatrudnić. Co tutaj mamy? No. Tego. Dobra. Mamy przejechane raz, dwa, prawie trzy rządki. 32 tony już jest. Dobrze sypie. Raz, dwa. Osiem. 16 twoich przyczep jeszcze tu mamy. 16. 18 przyczep jeszcze twoich. Tak? No. Kupiemy jeszcze ze dwie. Kończyć. Tam jesteś, sypiesz już? Sypię już, no. Ja czekam na ciebie. O, nie sypałeś przez chwilę, dobra? No jak tam? Jest już wysypane. To dawaj. Był problem, bo przyczepa mi się nie mieści w sufit. No właśnie mówię. Dotyka mi tego sufitu, a jak dosięga już wysypane do. No. Tam gdzie się wysypuje. O. Tyłu, to nie wysypuje. Aha. To widzisz. Jedziesz, dobra. Dawaj, już jedziemy dalej. Mało. Oj. Dawaj. Stój.
Wyłączyło ci. Bo... Bój. Zajemy. Ty tak jakbyś 9 jechał. Ja nie jeżdżę na tempomacie, bo się nie da, żeby na tempomacie jechał. Ale ty ile jedziesz? 9 czy 10? Na tempomacie mam 10. Nie da się, żeby na tempomacie jechał, bo ty jedziesz różnie. Jadę na gazie nożnym. A ja se nie mogę wziąć na nożnym, bo... A ty, stój, bo stój, tam, czekaj. Bo ci uciekam strasznie. Tak jechał jak teraz. Jeździ w środku siedzisz w ciągniku, czy jesteś na zewnątrz? Na zewnątrz. No to też trochę kontroluj, bo też tak nie utrzymam cię wszystkiego tak trzeba. No dawaj, jedziemy. Wróć dychę i jedziemy. Jedzie. Dychę. Trzymaj. Kurwa, stój. Ej! Podjeżdżasz mi za blisko. Do tyłu dawaj. A jedziemy. Odsuń się trochę w prawo jeszcze. W prawo jeszcze się odsuwaj. Jedź tę dychę, jedź tę dychę! Jedź 9 na godzinę. 5? 9, no. No dobra, dawaj. Jadę 8. Dobrze jest. W prawo! Ora, stój! Ile masz na grzebie? 15 ton. Pełno prawie. Mhm. Tutaj, dawaj, nakręcaj. Stąd zaczniesz sypać. Stąd zacznę? Mhm. Do góry, nie? Do góry. No. Żeby sąsiada nie rozjechać. Troszkę bliżej tutaj między. Sekunda, już cofam. Dobra, teraz się wyprostuj. Dobra. O. Pomału. Usypię tą górkę. No i teraz ruszaj troszkę pomału.
Pusta. Przez chwilę miałem 100% zakopania. Jadę 7. Bo to mi przeszkadza jeden kawałek więcej, nie? Osiem. Jedź. Z górki to mogłeś nawet i dychę jechać. Stój. Dobra, może odjechać, możesz. 11. Może się sąsiad nie obrazi, będziemy mogli tak po polu jeździć. Może nie. Nie ma nic wsiane, to... No możemy. Dobra. Ile idzie na godzinę? 7-8. Ustawiony tempo ma na 8. Dobra, jedź, nie padam, jedź. Ile masz tą? 14. Odwolniłem do 5 na godzinę. Dobra, jest 7. 15 ton. Piętnaście i pół. I... Stój. Dwa. Ponad 50% zakopania. Jak możesz, to cofuj na te buraki nawet do góry, nie? No. O, grzebie się, chuj. Trochę. No. No ponad 50% zakopania było pod górkę. Czekaj. Kurde. Tam będzie. No dobra, sypaj, nie? Control. I.
Dobra, jeszcze jedną kupimy i na tym będzie. O, dziękuję. Dobra. Stój, stój! No. Tak, ja się odwrócę, nie będę co. No to się mu lepiej by było. Prawo, prawo! Stój! Czekaj, czekaj, czekaj! Obniżyłeś za bardzo. Chuj. No. Zejdziemy. Jedź. Jedź, 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 jedź. Ja się zbierę. Nie trochę w lewo. A bo nie stoi, tak teraz jedziesz. Jedź, jedź, jedź. Dobra. Czekaj. Dobra. A to będzie tu się wycinę. Pęk, pęk, pęk. Tutaj zbierzemy te? Nie, nie, nie na dół. Zabieram, tak. No możemy jechać. Dobra, no to start. To z górki 10, nie? Tak, tak. Słuchaj, ja sobie prędko ustalę, bo i tak jeżdżę na nożnym gazie. Tempomat mam ustawiony na 10. Dobra, dobra. Ale przez załadowanie przyczepy jadę 9. Ja sobie rugeluję już o te prędko. Zwolnić? Nie, jedź, 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 jedź. Stój, stój. Dobra. 12,5. Dobra. Stój, 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 stój. Możemy... Jedziemy? Możemy jechać, no. Już jadę, chciałem sobie tam pomóc zmienić trochę. Popatrzę na 11 tempomat. Na 11? No, no, no. Dobra. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Ręce. Dobra, 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 dobra. Tempomat stopniowo zwiększam. 10. Uj. Pełno masz?
Pełno, no tempomatem się zajmę, no. Pełno, już kończymy. To czekaj, się wysypie. Nie. A co? Musi. Gorzej by szedł w drugą stronę. Dałbym troszkę większy obciążnik na przód. A to by nie szedł lepiej. Ale to wiesz, większe dociążenie, bardziej by się zakopywał wtedy. No niby też, nie? Dobra, będziemy kończyć. Jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. A my się z wami żegnamy. Cześć! Bye.